A ja mam dla Was dzisiaj smakowite wyrażenia z owocami i warzywami, które nie zawsze znaczą to, co wynikałoby z ich bezpośredniego znaczenia. Avoir la pêche, czyli mieć brzoskwinie, co znaczy być w formie. À la noix, orzeszki, toutes tes excuses sont à la noix. Wszystkie Twoje wymówki są bez wartości. Je ne te crois pas. Oj, nie wierzę Ci, wciskasz mi kita. Occupe-toi de tes oignons. Zajmij się swoimi cebulami, to znaczy sprawami, zamiast wtykać w nos w moje cebulki. Pour des prunes, czyli na nic. To zdało się na nic. Pour des prunes. Tak, pojechali sobie krzyżowcy w 1148 roku zdobywać Damaszek i nie zdobyli Damaszku. Oblegali ten Damaszek, oblegali i wrócili z niczym. To znaczy wrócili z sadzonkami śliwek, pysznych śliwek z Damaszku. I tyle. Raconter des salades. Opowiadać sałatki. Nie, no właśnie, to nie ma najmniejszego sensu, bo to oznacza opowiadać bujdy, brednie. Tu racontes des salades. Opowiadasz bajki. Wcale nie masz autografu Justina Biebera, czy jak mu tam. Une pomme. Pink Lady zresztą, ale tego nie widać. Więc oczywiście może być la pomme de discorde, czyli jabłko niezgody, a właściwie kość niezgody. Czyli ten obiekt, o który toczy się kłótnia. Ale może być też tomber dans la pomme, czyli zemdleć. Tomber dans la pomme, czyli wpaść w jabłka, czyli zemdleć. O, hrabina zemdlała. Hrabina zemdlała i już nie wróciła na dalszą część filmu. I to już koniec. Do zobaczenia następnym razem. Będzie kolejny raz, jak hrabina podniesie się z tych jabłek. Tomber dans la pomme, czyli zemdleć, przypominam.